Cześć, z tej strony Paweł i dziś porozmawiamy o Netflixie, a dokładnie o trybie offline w Netflixie, moim zdaniem kapitalnej funkcji, która może wiele osób przekonać do tego, że warto się Netflixem zainteresować. Swego czasu dużo mówiło się o tym, że Netflix planuje wprowadzić funkcję tryb offline, czyli możliwość pobierania materiału z Netflixa na urządzenia, na których tego Netflixa macie zainstalowanego. Natomiast z końcem listopada ubiegłego roku faktycznie ta funkcja się pojawiła na urządzeniach mobilnych z iOS-em i z Androidem. Tyle tylko, że została ograniczona do pamięci wewnętrznej tego urządzenia. Oznaczało to, że niezależnie od tego, jakie macie urządzenie, czy macie tam możliwość włożenia karty SD, nie można było na tę kartę pobierać. No i w związku z tym, że Netflix właśnie wprowadził możliwość pobierania na kartę SD na urządzeniach z Androidem, myślę, że to dobry moment, żeby o tej bardzo ciekawej moim zdaniem funkcji powiedzieć. Ja Netflixa offline przetestowałem tam, gdzie połączenia z siecią nie miałem, a chodzi o długi lot do Stanów na targi CES do Las Vegas. Obejrzałem w ten sposób 4 duże filmy i cały sezon, jedyny dostępny na Netflixie sezon serialu, bardzo dobrego zresztą, The Expanse. I faktycznie to działa. 5,5 cala w telefonie może nie jest idealnym ekranem do oglądania tego typu materiałów i może lepiej było zabrać jakiś mniejszy tablet, ale jak najbardziej się ta funkcja sprawdziła. No dobrze, to teraz zobaczmy, jak to działa. Po uruchomieniu aplikacji na urządzeniu mobilnym możemy albo samodzielnie poszukać materiału, który można pobrać, albo skorzystać z odpowiedniej zakładki. W tym pierwszym przypadku warto najpierw zainteresować się oryginalnymi produkcjami Netflixa, bo to najczęściej je będzie można pobrać. Nie jest to niestety zasadą, takiego Narcosa na przykład pobierzecie, natomiast Daredevila czy Jessica Jones już na przykład nie. Jeśli materiał można jednak pobrać, po lewej stronie od ikony odtwarzania pojawi się ikona pobierania, którą należy po prostu wcisnąć. Film lub serial zacznie się wtedy pobierać, a o stanie operacji poinformuje Was niebieski pasek na dole ekranu. Wygodniej jednak moim zdaniem skorzystać z zakładki dostępne do pobrania, gdzie umieszczono wszystkie materiały, które można ściągnąć. Standardowo do Netflixa są one podzielone na kategorie w stylu wybrane dla Ciebie czy propozycje po obejrzeniu jakiegoś materiału. Do zarządzania pobranymi materiałami służy natomiast zakładka Pobrane pliki, gdzie możemy podejrzeć ściągnięte produkcje lub je usunąć. Najnowsza aktualizacja dla Androida wprowadza ponadto opcję pobierania materiałów na kartę pamięci. Dotychczas można było ściągać produkcję jedynie do pamięci urządzenia, teraz wystarczy wybrać miejsce docelowe. No, to jest super opcja, jeżeli macie telefon czy tablet z małą ilością pamięci wewnętrznej, a możecie sobie na przykład zamontować dużą kartę SD. Tu wystarczy wejść w ustawienia aplikacji i zjechać na sam dół. Można też wybrać jakość pobieranych plików. Oczywiście tryb offline w Netflixie nie jest pozbawiony wad. Warto pamiętać o umowach licencyjnych, bo nie każdy film i nie każdy serial po pierwsze będzie można pobrać. Po drugie, nie każdy film i nie każdy serial będzie tak samo długo na Waszym urządzeniu mobilnym. Może się okazać, że przez umowy licencyjne na przykład będziecie mogli obejrzeć pobrany materiał przez 48 godzin albo przez 7 dni. Ja przede wszystkim pobierałem materiały Netflix Originals, czyli te stworzone z myślą o Netflixie albo przez Netflixa i one takich ograniczeń nie miały, one sobie po prostu długo leżą na urządzeniu i nic się z nimi nie dzieje, można je cały czas oglądać. Podobno też nie wszystkie jeszcze urządzenia z Androidem działają dobrze w kwestii pobierania materiałów na kartę SD. Podobno na niektórych telefonach na przykład jest to jeszcze niemożliwe, ale podejrzewam, że po prostu te modele zostaną dodane w kolejnej aktualizacji, więc pozostaje trzymać rękę na pulsie, jeżeli u Was to nie działa. Moim zdaniem tryb offline w Netflixie to jest ta funkcja, która może wiele osób przekonać do tego, żeby się w ogóle Netflixem zainteresować. Nawet jeżeli nie kupić już abonament na dłuższy czas, to chociażby zainteresować się tym okresem próbnym, no bo to się po prostu przydaje. W momencie, kiedy możemy oglądać tego Netflixa bez połączenia z siecią w przeróżnych sytuacjach, no dla mnie to jest naprawdę kapitalna opcja. Tak więc jeżeli jeszcze nie mieliście okazji spróbować, to zachęcam do spróbowania, bo szkoda by było tak naprawdę tę bardzo fajną funkcję pominąć. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, a my widzimy się w następnym materiale. Cześć!